Ceea ce are slujba apostoła Pawła między innymi dlatego była prawdziwa. Paweł zawsze głębiej i zimniej, dlatego że kiedy spotkał Jezusa, postanowił, że wszystko, co tutaj porykształtowało jego umysł, jego poglądy, to są śmieci. On to szczerze uznał. To nie był slogan. Paweł był Żydem, kształconym u jednego z najwybitniejszych nauczycieli Izraelu, u Gamaliela. On wzrastał w mentalności, w wyższości wybranego narodu żydowskiego. Był przepojony religią, a jednak kiedy spotkał Jezusa, poszedł do Boga, to nie było tak, jak wyjść z Warszawy na Śląsk. On cały czas, on był Żydem, on postanowił iść i służyć poganom. On wyszedł przez całą jego służbę. Religia, w której wcześniej był kształtowany, nie miała do niego dostępu, nie miała na niego wpływu. Bóg uznał to za śmieci. Poszedł za Jezusem. Poszedł za Jezusem. Przyjaciele, każdy z nas, jeśli chce prawdziwych rzeczy w swoim życiu, prawdziwych rzeczy, nie pięknych i wygodnych, popularnych, prawdziwych rzeczy w swoim życiu, musi każdą myśl, która nie wywyższa Jezusa, uznać za śmieci. Przyjaciele, to nie jest płytkie to, co teraz mówię. Jeśli ktoś ma mentalność prawnika, nie mówię o wykształceniu prawniczym, mówię o mentalności prawnika. Coś za coś. Jeśli ktoś ma mentalność prawnika, nie zrobi pewnych rzeczy z Bogiem, bo będzie się bał kary. On będzie mówił, że Jezus wziął karę, intelektualnie będzie to mówił. Ale on nie zrobi czegoś, bo będzie się bał kary. Mentalność prawnika. Jeśli ktoś ma mentalność polityka, zawsze będzie oglądał się na innych. Zawsze będzie patrzył, jak jest głos większości, co robią inni. Nigdy nie pójdzie za głosem ducha dzisiaj, bo będzie się oglądał, co robi większość. Demokracja jest piekła rodem. Jeśli ktoś ma mentalność historyka, Jezus historyczny będzie ważniejszy niż Jezus dzisiaj. Ale Jezus żyje dzisiaj. Dzisiaj to jest żywy Bóg. To jest żywy Bóg. Jezus historyczny nie może być ważniejszy niż Jezus dzisiaj. Przyjaciele, jeśli rozpoznajecie cokolwiek, cokolwiek z tych rzeczy w sobie, wezwijcie imienia Jezus. Szczerze, w swoim sercu. Jezus, ja uznaję każdy pogląd, który nie jest Twoim poglądem, za bezwartościowy śmieć. Bezwartościowy. Niech runie wszystko, co zostało na tym zbudowane. I niech powstają w tym miejscu prawdziwe rzeczy. Prawdziwe rzeczy. Amen. Amen.